Witamy serdecznie. Co będziemy dzisiaj robić, moja droga? Gdzie jesteśmy? Bulwar Marbella, San Pedro. San Pedro. Byliśmy w McDonaldzie, bo Kuba chciał coś zjeść, dlatego byliśmy w McDonaldzie. Prość. Nie wierzcie jej. Pokażemy wam dzisiaj najfajniejsze miejsca w Marbella. Top 5 albo i więcej, nie? Zobaczymy, ile się mieści. Zobaczymy. Zobaczcie, tam w ogóle jest La Concha, czyli najwyższy szczyt tutaj. Górski, kurczę, no zobacz jaki to jest wysoki, on musi być najwyższy. Bardzo ładny. Nie no, sprawdziłem to, kochani, jest najwyższy. Jesteśmy w Hiszpanii, Marbella, Andaluzja. Tutaj nasza przewodniczka. Tak, mieszkam tutaj krócej, ale będę go oprowadzać po Marbella. Jak masz na imię? Julia. Miło cię poznać, Julia. Jak ten park się nazywa? Park Alameda. Tak, zobaczcie jakie klimatyczne miejsce. Przepiękne, moje ulubione w Marbella. Tropikalna dżungla. W Polsce musicie zapłacić 10 albo 15 zł, żeby wejść do palmiarni, a tutaj macie to za darmo. Cały czas. Wow! I tu już za darmo, i to jest to. Co... Za darmo! Dlatego ulubione miejsce. A ile teraz za busa zapłaciliśmy z tego, z San Pedro? 18 za osobę. No. A jakbyśmy weszli środkowymi drzwiami, a nie przed nimi tam, gdzie się płaci? To byśmy nie weszli. To byśmy się to byś... za darmo nie palmiarni. Nie, nie za darmo, zgoniliby nas. Patrz, kurde, jaka dżungla. Pięknie, ale pokaż też podłogę. Kurwa, to jest wszystko. Podłogę! Co gada podłogę w parku. I jeszcze te ławki. To są moje. Ja nigdy w życiu nie siedziałam na tej ławce, na tych kolorowych ławkach. Zawsze siedzę na tych czarnych, bo te kolorowe są za piękne, żeby na nich siadać. No, pokażemy wam dzisiaj kilka miejsc Marbella, jesteśmy akurat, nie? Także o, kilka ciekawostek też będzie. Julka pomówi o ostatnich swoich randeczkach, nie? Nie. Ja, nie jak tu się chłopaków podrywa. Nie umiem. Nie umiesz podrywać? Nie umiem. O tak o, bierzesz i idziemy, nie? Wczoraj chciałam właśnie to tak sobie myślę, tak kurwa stoję, patrzę na tego Marokańca i... Co ja mam zrobić? Jakiego Marokańca? Oko Marbella, najlepszy restaurant w Marbella, polecam, no. Puerto Banos. Najgorsze drinki, jak coś, nie idźcie tam. Najlepsze, 20 euro drogo. Były jakieś tam pracowałem, teraz już są słabe. Teraz jest lepsza atmosfera jak Kuba. Są szczęśliwi i zadowoleni, jak go nie ma. Naprawdę, atmosfera się bardzo poprawiła. Kuba był wampirem energetycznym. No, bo ja chciałem od nich zabrać energię, żeby wam tutaj na vloga przekazać. No i się udało, no i... Po prostu. Tak, teraz jestem zadowoleni i szczęśliwi, nie ma sporów. Dlatego od 2 tygodni takie zamulone vlogi, bo energii nie czerpię z oko. Czy od 3, ile już mnie tam nie ma. Dawaj na tą ławeczkę, jeśli w końcu pierwszy raz rzucimy. A czemu ty na nią nie chcesz? Bo jest za ładna. Nie siada się na takich ładnych ławkach. Siadaj, kurde. Tylko na czarnych. Ole, tu zoba wyglądasz. Jak się prezentujesz. Boże. No, podobne ławki to były w ogóle w Barcelonie, powiem ci. W takim Barcelonie parku. Wszystko jest ładne. No ja nie byłam, ty byłeś, ale widziałam zdjęcia. No, kiedyś zrobimy z Barcy vloga. Tak? I z tego, z Seszeli, Bali, wszędzie. Znaczy najpierw Hawaje. 600 euro bilet. 600 euro bilet. Teraz Avenida. A po polsku jak to będzie? Avenida Morza, morska. Nie wiem, co jest Avenida. Może jakaś aleja morska? No bo mar to morze. Ignoranci, vlog ignoranci. Znowu. Czekaj, bo tutaj masz, kurde, komara. Ole mero. Nie no, powiem ci tak, ja może aż taką ignorantką nie jestem, bo wiem, co się tutaj znajduje. Tak, są tego rzeźby, tego Salvadora Dali i tak dalej, więc to nawet trochę kulturowo. Gdzie one? Się orientuje. No zaraz będziemy. Ale... Pokaż tutaj się tak, jak nie wygląda. Pewnie i tak nie będzie tego aż tak dobrze widać, ale bardzo lubię tutaj siedzieć, tu są jeszcze takie długie ławki. Uwielbiam siedzieć na tych ławkach w nocy. Tu zaraz jest, o, tu jest klub, chaos. Chyba tak się nazywa, chaos. Zobaczymy, tu są napierdoleni ludzie zazwyczaj. Tak, chaos. Nie. No. Dobre wajby są, nie? Tu słońca nie ma dzisiaj na Costa del Sol. To dobrze czy no źle? No właśnie, 320 słońca. Zobacz. I ten nie jest słoneczny. A to słoneczny. Jakie ładne. O kurde, jakie ładne. Właśnie, i to jest też styl Picassa, tak? Bo Picasso się urodził w Maladze. Picasso jest tutaj bardzo popularny, dlatego do restauracji Picasso w Puerto Banus są zawsze ogromne kolejki. Do żadnej innej restauracji takich nie ma, jak do restauracji Picasso w Maladze, bo Picasso jest w Malagi. Bardzo ładne. No i to jest właśnie takie w stylu Picasso, to takie ogromne sztuczne rzeczy. I w Maladze jest muzeum Picasso, aczkolwiek mnie to nie interesuje. A to co to takiego? To nie jest podpisane, ale pewnie to też jest tego Salvadora Dali. Salvadora Dali, tak? No, tam dalej są podpisane, a tutaj nie są podpisane, więc dalej nie podnoszą Salvadora. Salvador Dali, a popatrzeć też Dali. Kozak, ładnie, ładne rzeczy. Może
Kurczę, nie mogę używać telefonu tutaj podobno. Ale używam dalej. Nie ma co, łamiemy te zasady, moi drodzy. Tutaj ludzie sprzedają obrazy. Bardzo ładne obrazy swoją drogą, bardzo mi się podobają. Ciekawe, ile kosztują. Ciekawe, nie? A to są pewnie podróbki, wiesz? Czekaj, to jest Salwador? Podróbki, co powiedział teraz ty. Dobra, czyli Salwador, czyli pewnie wszystkie są tego Salwadora i tutaj zakładam, że mogą być oryginalne. Aczkolwiek nie wiem, czy by stawili oryginalne rzeźby na zwykły deptak. Ale wydaje mi się, że tak. Pewnie, że tak. Ludzie myślą chyba, że jakimiś jesteśmy influencerami, że tak nagrywamy. Tak, patrzą się na nas ludzie. Nie widziałeś? Dobrze. Dobrze. Oni się na nas patrzą, później będą się patrzeć na YouTube na nas. Tak, na pewno. Znajdą, gdzie nie? Później się jeszcze na nas będą patrzeć? Na piedestale sławy. Później nas by rzeźbią tutaj bardzo. O, dokładnie. No, bo jesteśmy vlogerami, influencerami, dobra. Wiesz co, dzi. Kolejny punkt. Tutaj był ostatnio pożar. Pokaż może, no nie na mnie, tylko tam. Ten blok się palił na samej górze. Ja tutaj wyślę Kubie filmik. Będzie pokazany filmik. Były ogromny dym, ale tutaj i tak sobie pan stał z papierosem w shortach i w ogóle miał to w dupie. Ludzie też, zamiast uciekać od pożaru, raczej szli w kierunku pożaru, bo bardzo ich to ciekawiło. Pożar został bardzo szybko opanowany. Aczkolwiek, nie wiem, wszyscy zamiast uciekać od pożaru, to tutaj wręcz przeciwnie, lgnęli do tego pożaru. Ja też zresztą. Jak mucha do... No jak te muchy tutaj na te arciwy, albo te osoby, co sprzedają te podróby, co schodzą między barami i ci proponują bransoletki, no. Zegarki, podróby paskudne, właśnie tak, tak ludzie tutaj... O, LGBT-fobia. A, czyli okej, czyli tutaj mamy bardzo tolerancyjne miejsce. No, w Linda del Mar nie można być homofobem. I kolejna rzecz tutaj. Tutaj jest znak... Ja tego nie rozumiem, aczkolwiek zostało mi to wytłumaczone, że tutaj nie można, po prostu to chodzi o to, że stop przemocy wobec kobiet przez mężczyzn. Tutaj właśnie o to chodzi. To jest to znaczy. To znaczy. I tak jest symboliczne. Dobra. Czyli co? Czyli tu kiedyś było dużo przemocy wobec kobiet, myślisz? Najwidoczniej, skoro aż takie coś zrobili. W sensie, no, nic dużego w sumie, ale pewnie było. Masakra, co? Tak na przykład, wiesz, jest jakiś sobie Hiszpan, i bije swoją Hiszpankę, ty napierdala ją codziennie. Paskudna. Ale później wiesz, jak się godzą, to jest wiadomo, jak to jest. Im bardziej się pokłócisz, tym lepiej jest się później godzić. Kto się czubi, ten się lubi. Kto się czubi, ten się lubi, tak to jest. No. Bo jak wiesz, chodzisz cały czas tak w skowronkach, to zmuła, nie? Trochę zmuła, no czasem trzeba się... No, tak palnąć komuś w łeb. Nie, no nie słuchajcie tego też, co wiecie. A później wiesz, o jejku, później ktoś wytnie fragment i tyle, po nas będzie, wiesz. Po nas, no. W jedynce, czy jak TVP, w TVP1 nasze twarze. Zobaczcie, TVP, nie. Zobaczcie, co dzisiejsza młodzież myśli, kurde, co dzisiejsza młodzież myśli i mówi, co mają w głowie. To sobie reprezentujemy. A tutaj sprzedają podróby, dlatego tutaj mnóstwo osób chodzi Christian Dior albo jakieś te inne Prada. Tak. Ponieważ, no bardzo dużo osób je tutaj ma, ponieważ prawdopodobnie dlatego, że tutaj są sprzedawane podróby, może się pokazać. Tak, ciekawe właśnie, czy nie będą o mnie, na mnie coś gadać, że ich nagrywam, bo to jest ogólnie ludzie. No, na chwilę ich nagrałem. I tutaj jest ten kocyk, no. O którym mówiłam. Tutaj na przykład wystawiają na takich kocykach z takimi sznurkami. Aha. Te torebki, bo jak policja idzie, yes. To oni ciągną po prostu za te sznurki szybko, tak. To samo, ciągną na te sznurki i uciekają. I to jest bardzo przemyślane właśnie, bo ten, to się wtedy zwija w taką torbę, te tak. Wszystkie torebki, tak. I spierdala. Tak. Tak. No właśnie dlatego nie chciałem ich tak zbyt długo nagrywać, bo generalnie też to widziałem to Remolinos, wiesz? Tak? No, że tak była akcja i to przy mnie dosłownie, że się zwijali, nie? Tutaj często bywam. No tutaj, w tych knajpach? Tak, tu jest knajpa argentyńska. Lubisz argentyńskie żarcie? Nie, po prostu Argentyńczycy... Wiesz, to nie ja decyduję, gdzie chodzimy. A, jasne, jasne. No i generalnie ja ostatnio jadłem coś argentyńskiego, empanada, znasz? Nie. No są takie, kurde, pierożki z farszem w środku i masz różne farsze, nie? To było na ostatnim z vlogu, widzowie, jak jeszcze nie widzieliście, to polecam zobaczyć, bo... No jest, ja też nie widziałam. No. A nie, sorry, bo ten vlog, jak to nagrywamy, to dopiero dzisiaj wchodzi o 18, ale premiera! I to wcale nie było celowe, tylko taka spontaniczna reklama. Policja Nacional. Okej. Okay. To
to wygląda tak, że są trzy podziały policji. Jest policja lokal, policja nacjonal i guardia civil. I to jest w kolejności od najmniej, wiecie, takiej, że się nie przejmujemy do tej, którą się powinniśmy przejmować. Tutaj stoi ten pośrodku, czyli po prostu możemy się troszeczkę przejąć. Tak, to delikatnie, tak, nie? Czyli jakbyś na przykład palił jointa przy lokalu, są tak? Lokal to jest, powiedzmy, może nie taka drogówka u nas, ale wiecie, takie raczej nic znaczącego, nie? No. Tutaj to a to byli lokal, tak? Nie, to było nacjonal. Nacjonal, czyli ci środkowi. A tutaj jesteśmy chyba w najpopularniejszym klubie w Marbei. Tulum. Tak, to jest najpopularniejszy klub. Teraz ogólnie jesteśmy w Puerto Deportivo. To są wszystkie miejscówki, byłem w bardzo dużej ilości. Teraz to może nie wygląda jakoś wybitnie, ale tutaj bardzo ładnie, są prawdopodobnie w Tulum bardzo lubię siedzieć i na końcu samym jest też taka fajna knajpa. No i właśnie Puerto Deportivo to jest takie centrum imprezowe w Marbei. No i co? I tyle na razie. Super, a te jachty i motorówki? A tym co się nie interesuje. Nie? Nie. Walisz to? A nie pośmigałabyś na takim jetskim albo taką łódką właśnie? Pośmigałabym i generalnie jest to bardzo możliwe, aczkolwiek wiesz, nie zawsze o tą cenę. Okej. No, za dnia to tutaj się dużo chyba nie dzieje, ale wieczorami, nie? Tak, w weekendy? Tak, wieczorami jest bardzo dużo i generalnie tutaj Anuel jest bardzo czczony, wszędzie tutaj wieczorem, w co najmniej jednym barze, o której byście nie przeszli, musi lecieć Anuel. Anuel jest tutaj uwielbiany, Anuel po prostu jak się przyjeżdża samochodem, na przykład miałam taką sytuację właśnie, że przyjeżdżałam samochodem, wiecie, szyby w dół i tak dalej, Anuel głośno, dziewczyny normalnie zaczęły tańczyć na pasach, być może też były po pasach, ale zaczęły tańczyć na pasach, po prostu Anuel jest tutaj uwielbiany. No, ten wykonawca muzyki latynoamerykańskiej, prawdaż? Czekaj, skąd jest Anuel? Właśnie, kurczę, wydaje mi się, że on może być z Puerto Rico, nie? Czyli no, jest tutaj uwielbiany, to jest po prostu, to jest miasto Anuela. No, czyli kurczę, bo zobacz, idziemy przez taką ulicę, gdzie są w zasadzie cały czas jakieś knajpy i kluby, to one wszystkie są też otwarte w nocy? Tak, tutaj, co mnie bardzo dziwi, knajpy są zamykane o 2 w nocy, a w weekendy o 3 w nocy, to jest mega dziwne. Bo nawet w zwykłych polskich miastach knajpy są zamykane dużo później, a w typowo turystycznym miejscu knajpy są zamykane o 2 na tygodniu albo o 3 w weekendy. To jest za wcześnie, wiecie, jesteście w turystycznym miejscu i tak dalej, chcecie się pobawić i nie macie gdzie, bo wszystko jest zamknięte. Możecie iść tylko do klubu, a ja na przykład nie lubię klubu, więc nie mam gdzie chodzić. I no. Kończę na ulicy. I na ulicy i co robisz tam? Siedzę na schodach i tyle. Ja nie wiem. Coś mówiłaś o siłkę, że ty siedzisz na schodach, a tam ludzie na siłkę o 4 w nocy chodzą. Co kto lubi? Ja wolę sobie siedzieć, a oni na przykład sobie podciągają na jakieś drążka. No. Lubię się nie chciało. Ale zobacz, bo to jest też fajne, nie? Dla osób takich aktywnych, że w środku nocy jest mega ciepło w zasadzie cały rok i... Dla ciebie może tak, no ty byś się podciągnął, a ja bym siedziała na ławce i patrzyła. Nie, to kiedyś tak zrobimy. Ty, a tu się dużo osób, na przykład... Więcej dzieje niż w tym Tulum w ciągu dnia, nie? Być może, ale Tulum jest chyba najbardziej uczęszczane, ponieważ tam jest, są też bardzo ładne takie światełka, no są takie fioletowe. No. No i tutaj właśnie bardzo w Tulum lubię być. I zaraz będzie kolejna knajpa, w której też często bywam. Znaczy może już nie, ale wcześniej bywałam bardzo często. Bardzo fajna obsługa, bardzo fajna hostessy są. W niej bardzo miłe, sympatyczna, taka jedna niska, jeżeli ktoś tutaj będzie i tak dalej. Niska hostessa, taka no, troszeczkę taka grubsza i tak dalej. Bardzo sympatyczna, bardzo fajna obsługa. No. Ale wiecie, za to i płacą w sumie, nie? Tak. Mam też na tego. No. Kurde, tu to chmara ludzi sobie teraz jedzą, nie? No ale widzisz, bo tutaj być może dlatego, że jest to po prostu bardziej takie... Wiecie, jakby Tulum jest bardziej już takim miejscem nocy, a tutaj chyba są takie bardziej dzienne. No. Więc może dlatego. Może być to. A co za wieża wysoka? Latarnia. Morska? Latarnia morska nadaje sygnały nocy. O, a tutaj bywałam bardzo często. Nie wiem jak to się nazywa, nie wiem. Punto Faro. Nie wiem, czy to. Ale nie wiem, czy to jest razem. Nie, to jest od tego. O, tutaj? Nie wiem, czy to jest za nazwa, nie ma nazwy bez imienia. Ale ładny, fajny vibe. Kafe Bali. Tak, no w dzień to nie wygląda jakoś fajnie, ale po prostu na sam są światełka. Jak są światełka, to wszystko wygląda super. Oświetlenie gra dużo mroku. Znaczy dzień wygląda też spoko, nie? Nie, nie robi to wrażenia, moim zdaniem. Ładne stoliki. Ładne, tu chłopaki będą sprzedawać. Tak, i to jest wszystko takie natarczywe, bo oni po prostu co 5 minut ktoś przychodzi i tak dalej i próbuje wam coś wcisnąć. Co 5 minut i nie da się spokojnie posiedzieć i ciągle trzeba mówić gracias tio, muchas gracias, żeby się odjebać. No, albo kopa w łeb. A policja, generalnie bardzo dużo ostatnio policji tutaj jest.
była tutaj strzelanina jakieś półtora miesiąca temu. No, no. No, ale generalnie bardzo dużo policji, bardzo dużo pożarów też jest. Okej. Okay. A czemu są te pożary, ty wiesz skąd? Aż tyle? Bo susza jest i wystarczy, nie wiem, jakiś pewnie niedopałek papierosa czy coś takiego i pewnie już jest pożar. Zobacz, jacy mali. Jesteśmy w tym świecie, prawda? Tutaj nie ma horyzontu. Ja pierdzielę. Pustka totalna, my jesteśmy tylko małymi, nic nie znaczącymi kropeczkami na mapie. Jak wypierdę. Wypierdę, które powinni się... Umrzemy i tak w sumie... Ej, be careful. Umazała się lodem. No, takie wypierdy, które muszą się dobrze bawić. Wiesz, o co chodzi? Ja to myślę, że taki jest sens właśnie. Dobra zabawa? Dobra zabawa, nie? Jak to gierka. Fajka mapa. Mapa jest zajebista. No mapa. To, co jest wokół nas, to mapa. No, wiesz, o co chodzi? Że jakby... No, jakbyś była w grze, no to w grze masz mapę. To ja zawsze tak rozkminiam, że to, co jest wokół ciebie, no to jest mapa jakaś, nie? Lecisz na przykład do Polski, masz mapę Polski wokół siebie, lecisz gdzieś indziej, masz inną mapę, nie? Nie nazwałabym tego w ten sposób. Nie? A jak? Nie wiem, na świat. No świat. A ja właśnie wolę to było takie podejście, traktować to jako taką gierkę. I jak ja siebie jako taki... Jest. Ja myślę, że jest. No to, ale to widzisz. Jak się skończy twoje życie, no to... Co dalej? Nic. No właśnie, no to czemu masz nie zajebiście go nie przeżyć? To się robi. No właśnie, świeżesz sobie taką mapę i ciach. No bo niektórzy, wiesz, se rozkminiają na ten sposób, że o, ale żeby tu żyć, to muszę to, muszę tamto. Wcale nie musisz, możesz sobie to w każdej chwili wypierdalić tak naprawdę. No, ale musisz się być tylko stać na bilet lotniczy, a jak masz coś w głowie, to sobie ogarniesz, nie? Nie jest to takie proste. No a ty przed chwilą co mówiłaś do mnie? No, że się obawiałaś wielu tak, rzeczy. Ale głupi masz szczęście. Bądźcie głupi. I tyle. Idziemy dalej, nie? Idziemy dalej, do parku Konstytucji. Tam? Tak. Dobra, moja przewodniczko droga. Lecisz dalej z tematem. Kurde, w tej ręce muszę mieć torbę, żeby w tej cię nagrywać. U ciebie musi być dobrze słychać. Sorry widzowie za audio, ale będziemy montować na telefonie film, znaczy ja będę to robił. No bo jeszcze nie skołowałem dalej ładowarki do laptopa i co? I se skołuję później. Nie, dostanę na urodziny jako prezent. No, moje urodziny w ogóle już niedługo. Wiesz, nie, pamiętam. Wiesz kiedy mam? Nie. Kurde, we wrześniu jeszcze. A wiesz, kiedy ja miałam? Tak. Kiedy? 12 marca. Nieprawda. A blisko? Nie, 3 sierpnia. No i co? Gdzie mój prezent? Dobra, ja mam we wrześniu. Wiesz, którego czy nie? Nie. Strzelaj. Czekaj, mamy... 17. Jeszcze nie było, mamy 17. 27. Kurde, prawie. Trochę wcześniej. 6. Nie. 5. Nie. 4. No tak, to se można strzelać, jak się ma tyle trafów i nie skutkuje to żadnym... Trafiam? 4? No, 4. Jest 4, okej. No, czyli moi drodzy, już niedługo. Dobra, plac Konstytucji, mówiłaś? Tak, idziemy prosto. A co tam takiego znajdziemy? Jest to taki, to nie jest plac, tylko park. Park znowu? Tak. Kochasz parki, co? Bardzo, ale Alameda to jest najlepszy park. Ten tomu nie dorównuje, aczkolwiek warto go zobaczyć. Jest bardzo duży, dla mnie to jest idealne miejsce do spaceru z pieskiem, aczkolwiek z tego co pamiętam, pieski są chyba tam nie mieli widziane, więc często tam ludzie sobie jakąś te jogi robią i tak dalej, jakieś te sporty. Nie interesujące w ogóle. Niektórzy sobie piją, są też tam menele na ławkach, śpią. Różne rzeczy. Dla każdego coś się znajdzie. Dla każdego coś dobrego. Dobra, no to idziemy na to miejsce. Zobaczymy, co się dzieje. O, kebabem wali, czujesz kebab? Strasznie, taką fotę masz. Ale to zawsze tak tutaj, w tym miejscu? Nie. Nie? Nie. Pomyśl, że ktoś się, wiesz, robi ci kepsa, nie? No. I się poci, i ten pot płynie do tego wrapa, on to wszystko zawija razem z mięsem. Takim potem właśnie. Tutaj. Ale pomyśl, że ty to widzisz, nie? Że on to... No. Szczęście znaczy... nie jadam kebabów, bo nie lubię. No, jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że najpierw to właśnie trzeba, żeby wszystkim zamówić kebaba, tak? A później... tylko słodycze, ciągle, naleśniczki. Jeżeli ktoś chce znać tutaj miejsce na dobre naleśniki, proszę pisać, ponieważ znam wszystkie. Tylko słodkie rzeczy tutaj jem. Dobra, ja chcę zjeść dobrego naleśnika. Dobra.
Jojnice? Coś takiego, nie wiem, czy czyta Chojnice? Coś takiego pewnie. To w Polsce chyba. To w Polsce chyba, nie? No... W Marbella gdzieś tutaj? Tak, no przechodziliśmy obok tego, to było obok tej argentyńskiej knajpy. O kurczę, tak. To ja chcę naleśniczka. Ja sobie tam chodzę na naleśniki, obok przy okazji mamy bar. A są też na słono naleśniki tam? Chyba nie, to jest cukiernia, kawiarnia, coś takiego. Dobra, jaki jest twój ulubiony naleśnik? Moje ulubione naleśniki są takie, wiecie, jakby typowo z Kinder Bueno albo z Oreo, albo takie, że takie urozmaicone, nie jakiś zwykły, to właśnie taki jak najsłodszy się da. Tutaj po prostu tylko słodkie rzeczy mi wchodzą, tylko słodkie, same słodycze, all the time. Z Oskarem byś się dogadała. Tak? No bo Oskar też ostatnio, jak byliśmy w Nercha, to jadł tego Kinder Buenasa. Mówił, że najlepszy jaki jadł. No to muszę iść na naleśnika z Oskarem. Idźcie na randkę. Tak, idziemy na naleśnika. Zostawia. No, oczywiście. Nie no, żartuję. Zależy, kto zaprosi, nie? Zapraszam. O, Skarek, ja bym szedł, nie? Nieczęsto się zdarza taka okazja. Kurde, aż mi barki już boli od tego, powiem ci. Trzymania tej kamery. Gdzie ten plac Constituciones? Znaczy park. Bo ty mówisz 140 metrów. No to 140 metrów to w nie tą stronę, co trzeba. Idziemy, wiesz co chodzi. Chyba poszliśmy do dole. To daleko? Tak, musimy zawrócić. Dobra, to dobrze. Wiecie dlaczego? Bo teraz mogę nieść w tej ręce kamerę i po prostu ona jest świeższa. Świeższa, bardziej fresh. Szkoda, że te słońce dzisiaj nie świeci. Akurat 320 słonecznych dni w roku podobno. Tak. A dzisiaj jest ten niesłoneczny. No to dobrze. A mamy lato. Nie, dobrze, nie. Znaczy z jednej strony fajnie jakby świeciło, bo byśmy wam pokazali. Tak, ale to z drugiej. Wszystko lepiej wygląda jak słońce świeci. No ale z drugiej strony. No, ja to się cieszę. No ja to się cieszę, bo jest. Jak słońce świeci, to jest tak gorąco, że pochodzi z pół godziny i no. Tak naprawdę no, musisz się chować gdzieś pod parasol, nie? Nie. A no, no tak jak nie to? Mam. Ja tak nie mam w ogóle. Serio? No widzisz, no nawet teraz chodzę w drugim rękawie, bo po prostu jest stopni 24. Tutaj 24 teraz. 25 stopni. No to jest bardziej odczuwalne jakby, bardziej jako 28, myślę takie. No to dla mnie w ogóle. Właśnie przyzwyczaiłam się, że tutaj jest cały czas ponad 30 i słońce i teraz jak jest nawet te 25, to już nie jest wcale tak ciepło. No powiem ci, że... nie wiem, co ci powiem w zasadzie teraz, nie? Przygadałaś mnie. No rację mam, tyle. No nie, no ale to jak sierpień był jeszcze niedawno, to powiedz, że o 14-15 chodziłaś może. Trzeba, to muszę, kurde, lewy pas, rzucam czwarty bieg. Że chodziłaś w sierpniu w słońcu o godzinie 15-16 po podwórku. No, ale tutaj na przykład... Chodziłaś ci? Tutaj? No. Pewnie. O 15 ja chodziłam w sierpniu o każdej porze tutaj. W słońcu. Tak. I godzinę więcej niż godzinę wytrzymałaś. Tak. To jest na budowie byś mogła pracować. Mogłabym. Poka łapę, poka łapę. Jaka łapa. Dawaj bicę dotknąć. Ja na siłownię muszę wrócić, moi drodzy, bo wstyd. Ole ujęcie to jest mocne, pa. O taka o miniatura. Nie, to nie jest korzystne. A tutaj już widać Park Konstytucji, to jest brama. Tutaj jest taka mała kawiarenka. Bardzo niemiła obsługa jest w tej kawiarence. Bardzo niefajna, no, także... bardzo nie lubię. Śmiali się z nas, jak tam byłam. Śmiali się z was? Tak, obsługa. Bo? Bo to było już ciemno i tak dalej i nie mogliśmy znaleźć wyjścia. Myśleliśmy, że wszystkie bramy są zamknięte na kłódki, bo były kłódki pozawieszane. Okazało się, że te kłódki po prostu nie są zamknięte, ale są pozawieszane. No i my tak chodzimy po każdym wyjściu i tak dalej, chcemy wyjść i... Na każdym wyjściu była kłódka, a my nawet tego nie sprawdziliśmy. Już nawet próbowaliśmy się przedostać górą, no ale są te takie, a to jest dosyć wysokie i są takie szpikulce, co jest trochę... Wiecie, ja ciągle w sukienkach praktycznie chodzę, więc to już w ogóle. Tak. I... No i mój kolega się spytał wtedy pani, jak mamy stąd wyjść, kurczę, bo się nie da wyjść. Kurczę. Pani nas wyśmiała i powiedziała, że przecież wyjście są otwarte i w ogóle była taka bardzo niemiła i taka, wiecie, sarkastyczna. Tak. No dobra, bo my jesteśmy, bo teraz właśnie weszliśmy do parku... A, Park Konstytucji, właśnie. Konstytucji, no i tu jest bar, od razu jak wchodzicie, no to tu nie chodźcie, nie? To zwalisz ten bar w takim razie, jak ich tak słabo obsłużyła, nie? No i tu jest taki duży park, idealny dla spacerów. Tutaj właśnie, o, tam sobie ludzie rozłożyli kocyk i tak dalej, takie... Fajny spot i tak dalej, ale dalej uważam, że Alameda jest lepsza. Ale tutaj też całkiem ładnie, nie? Ładnie, ładnie jest. Ci powiem, że to trochę wygląda jak taki, wiesz, w Kielcach ten główny spot, nie?
Nie no, w Kielcach trochę ładniej mamy, no, weź nie porównuj. Ale słuchaj, jakby widzowie mogli poczuć, jak to tutaj pachnie, nie? Te drzewa. Nie, nie, nie. Ja czuję drzewa, nie czujesz? Nie. Naprawdę? Ale prawo dziurką z nosa oddycha, nie lewą. Nadal. Tak się obrócę, widzowie. No co, drzewa, no w parku jesteś, co będziesz oczekiwał ode mnie więcej? A te drzewa. Łaski zawsze mnie śmieszą, chyba to jest taka łaska dla jednej osoby. No. Śmieszne. Że, nie wiem, no takie, żeby się izolować. Ale tak powiem są ci... normalne, no. Są też jednoosobowe ławki. No, ale w Polsce spotkałaś się z czymś takim? Nie. No właśnie, i o to chodzi, nie? Bo może ktoś po prostu przychodzi sobie sam. I po co ma siadać na dwie? No dobra, to tylko ale... w Anglii są takie podwójne, bo tam wszyscy są, wiesz, over... overweighted, nie? Ale balety mają dobre, nie? No ja nie wiem, to jest... Nie no, dziwne mega. Nie potańczyłabyś tak? Nie. Sztywniara. No to ty się potańczysz. No kurde, no. Mogę tak tańczyć, żebym sobie tańczył w pociągu. Nie, nie wiem. Za 100 lajków pod tym filmem idę tańczyć w pociągu. Ej, zobacz. Ładnie, ładnie. Ładnie. Na piknik? Oj, masaż ogólnie tu jest, ty. No tak, no to jest. Ci przecież. Wybacz. Ale to nie jest tak, że tak codziennie, nie wiem, jak to jest. Może święto masażu. Takie, no coś tutaj świętuje, moja nie wiadomo co. Ole, w ogóle ciekawa sprawa. Pierwszy raz widzę coś takiego w parku. Idziemy na naleśnika teraz. Wow. Idziemy na naleśnika, nie? Chyba trzeba się zjeść naleśniczka. Ale ja tego maka niedawno jadłam. No wiesz, McDonald's słone. Teraz naleśnik, będzie się jadła słodkie. Balans. No balans, ale wiesz, sumując, wychodzi na to, że jesteś wciąż, kurde, niezdrowo odżywiającą się tutaj dziewczyną i to mi się przestajesz podobać w tym momencie, bardziej nie? Bardziej się zdrowo odżywiam niż ty. Słucham? Tak. Excuse me. Pamiętasz, jak po pracy poszliśmy, ja zjadłam twoją owsiankę, a ty sobie poszedłeś na fast fooda. Te wszystkie owsianeczki, co on pokazuje i tak dalej, to jest przykrywka. Ja jadłam jego owsiankę po pracy, a on sobie jadł jakieś niezdrowe fast foody. Nie niezdrowe, nie pamiętasz? Skrzydełka. A co to zdrowe było? No, smażone skurczak, w jakimś przedniowym. No dobra, no to była taka godzina, ale co ale jest... Ale miałeś owsiankę swoją, czemu to, nie zjadłeś owsianki? Pomówienia to są, bo oddałem ci owsiankę, bo wiem, że ty lubisz, chciałem mieć dobre se i miałem. I miałem. Widzisz, otworzysz się serce przed kobietą. Ale ja owsiankę zjadłam po tym, jak ty tamto zjadłeś. Dopiero wtedy powiedziałam, że chcę owsiankę. Nie, już wcześniej nie o tym rozmawiałam. Nie, nie tak? Wkręcaj. Nie, nie, nie. Po prostu... Tak, masz rację. Dietetycy go nienawidzą. Jak zbudować kaloryfer jedząc Burger Kinga, fast foody i tak dalej. Ciągle jakieś wymówki. Weź. Jedźcie Burger Kinga i Mr. Noodles. Teraz pamiętam wszystko. Ona ma rację. A z owsianką... Ona ma rację, to prawda jest, no. Przydamy gdzieś naweczkę, czy cupniemy sobie? Bo w tej kawiarni to słabo, na pewno, no, nie? Możemy sobie usiąść. Możemy sobie usiąść, nie? I następna stacja... Ratusz Marbella, Arsenal. Old Town. Słuchasz taku Hemingwaya czasami? Nie, w ogóle. Nie, nie lubisz polskich raperów? Nie słucham. Nie, ale pytanie zadałem, co? O kurde, to nie, ten no. Kawałek to musisz podesłać koledze. Z tego filmu. Bo to było takie pytanie, wyszło mi tak spontanicznie. Nie, nie chciałem tego celowo zadać tego pytania. Nie, nie, ja słucham hiszpańskiej muzyki głównie. Anuel. Anuel, no. Ostatnio jak furę miałem, jeździłem, to Anuel... Anuel siada, strasznie. Strasznie mi siada, nie? Na początku jak powiedziałaś Anuel, to tak mówię, pierdolić tego Anuela, Bad Bunny jest lepszy. Nie jest lepszy. A później tak Anuela trochę posłuchałem i tak mówię... Jeszcze jest taki hiszpański raper, Cuevado. Cuevado. Cuevado, no. Wiem, no to jest zajebiste. Nie ma w Hiszpanii dobrych raperów, uważam, że jest to jedyny dobry hiszpański raper. Reszta jest tylko hiszpańskojęzyczna, ale są z innych krajów, a to jest jedyny dobry hiszpański raper, moim zdaniem. Coś tym jest, Juleczka, no. No. I tyle. Kupię, kusi w sumie. Ale nie może. Kusi Logic, nie? Happy Hippo, ciekawe co to jest, ale super. Kusi Logic? Ale pięknie. Co to jest? A, słodkie mleko. Nie, dobra, nie możemy, nie możemy. Nie? Nie, nie możemy. Nie będzie loda? Nie będzie. Dobrze, idźmy dalej. Gdzie w ogóle jesteśmy? Old Town mówisz? Old Town Marbella? Old Town. Zobacz. Co powiedzieć? Wygląda to ogólnie troszeczkę jak Kraków. Dużo takich regionalnych sklepików, dużo restauracji. I co jeszcze? Nie wiem. To by było dobre w sumie. Nie. Zobaczcie, tu już coś burzą. Albo budują. Bo budują, nie? A po co by mieli burzyć? No,
No może najpierw burzysz, a później budujesz nowe. Tutaj głównie właśnie takie krakowskie, tutaj wąska uliczka, tutaj są wszędzie takie wąskie uliczki. No, powiem wam, że jestem pod wrażeniem, to miejsce mi się podoba, nie? No, ładnie, ładnie, ładnie. No, ogólnie jest bardzo ładnie, bardzo klimatycznie. Bardzo, nie? Na taką właśnie kolacyjkę o 21:00 z winkiem białym. Tak. Białym, czerwonym może lepiej, nie? Czy białe wolisz? No ja nie wolę, nie piję. No tak. A jakbyś piła, to białe czy czerwone? Białe, bo jak się wyleje, to mniej widać. Mniej widać, nie? A jak się czerwony wyleje nie tam, gdzie trzeba, to będzie widać, że możesz coś, wiesz, mieć, nie? No właśnie, no jak jesteś dziewczyną, to jest w ogóle. No, ale przynajmniej ci potwierdzi, że nie jesteś w ciąży, nie? Wino? Tak. Wino ci potwierdzi? Wino prawdę powie. Ale tu wąska, bardzo ładne. O, ta fontanna jest bardzo ładna. No, kurde, jaka widna siara tam, nie? No, no. Dobra jest, co? Kurde, ostra jest. Ta fontanna też w sumie jest. Muszę umieć tam na vlogu na chwilę. Chcesz tutaj zdjęcie? Chcesz tą fitne siarą. Fitne siarą? No, to tutaj się. Dupy wypinamy do siebie tak już. Nie no, nie pytaj. Nie rób tego. Kurde, ostra. Dobra, chodźmy dalej, bo zaraz zacznę robić rzeczy niestosowne. Dobrze. No i co my tu mieliśmy, mówiłaś na tym placu? No? Fontanna. A, no dobrze. A ty lubisz fontannę, co? A ja sobie jak ładnie pachnie. Churro. To churro. Tak? Lubisz churro? No zawsze chciałam spróbować, a ty jeszcze nie jadasz churro tutaj? Co ty mówisz? Gdzie to jest? No kurde, wszędzie tu jest churro. Albo to stąd wali. Ale ja chciałam takie, wiesz, takie oryginalne, takie co robimy tak w tym oleju i tak dalej. No. I niby to jest hiszpańska potrawa, a do tej pory jakby nigdzie nie znalazłam. Przynajmniej nie znalazłam jej w godzinach, kiedy była otwarta. Raz widziałam, ale to już było zamknięte. Może to by się jeść, co kiedy jest siesta. Oni wtedy zamykają. Nie, to było już w nocy. O, pokaż jakie ładne te domiczki. To jest wszystko takie klimatyczne, jakby estetyczne, nie ma tutaj nic za bardzo. Jest kościół i tak dalej, ale nie ma tu jakichś chyba zabytków. Albo jesteśmy ignorantami, może są, może to... Pewnie są, wszystko wiesz? Wszystko pewnie jest zabytkowe poniekąd, bo to jest wszystko stare. Tak, pewnie są, ale tu chodzi o to, że my po prostu się nie interesujemy czymś takim, nie? Tak, to nie jest. Ja jakby nie będę tutaj właśnie wam pokazywał jakiejś architektury i jej opisywał, no po prostu nie lubię tego, nie? Jakby w sensie nie lubię. Lubię sobie popatrzeć, powiedzieć, że tu coś jest ładne. Ale nie lubię się tym, nie interesuję się tym, nie? W Barcelonie byłoby lepsze. W Barcelonie na pewno jest tego więcej, nie? Ja. Kurde. Ale gra, co? Oko lepiej grają. Bo jest dwóch. Szaleją chłopaki, ale... Saksofon, skrzypce, DJ. A tam tańczą. O kurde, na głowie kręci się. Nie gadaj. No zobacz, nakręcisz na głowie. Chciałbym nagrać go. Hiszpania, tańce i śpiewy, moi drodzy. Tańce i śpiewy. Piękne kobiety, piękni ludzie. Co powiesz o nim? Nagrywam. Zrobiłbyś tak? Pytanie. Zrobiłbyś tak? Pytanie. Jakie pytanie? Koniec, muzyka się skończyła. Trzeba 2 euro wrzucić, masz żeton. A mówiłem, że trzeba wrzucić 2 euro. No, support. Okej, idziemy już koniec. Nie, idziemy dalej. Nie? Nie. Ty jesteś z wyrolem. Dobra. Hola. Co? Oj, porno. Co nam jeszcze pogadasz? Dalszą część, teraz pójdziemy chyba po schodach, ja byłam na górze. Na górze już jest tak mniej zabytkowo, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że nie kłamę, mogę kłamać, ale mam nadzieję, że nie kłamę.
Kurde, w sumie tak mi przeszło przez myśl, że zmuła, że nie zasuportowałem tego gościa. W sumie go nagraliśmy, wiesz, tak trzeba suportować, nie? Tak oni tak... A każdy zrobił to samo. No, zarabiają na tym w sumie. Kurde, patrzcie, La Concha to jest chyba, nie? Najwyższy szczyt w ogóle w... Mówiłem to? Nie wiem. Gdzieś pewnie już mówiłem, nie? Najwyższy szczyt w Marbella. O tam, na horyzoncie. Wyższy niż Gibraltar, czy nie? W Marbella. Nie wiem, czy wyższy niż Gibraltar. Ciekawe. Powinieneś wiedzieć. No, pamiętasz naszą wyprawę do Gibraltaru? Tak, było świetnie. Puerto Banus czy Marbella? Marbella. Marbella. Zdecydowanie. A ty z Obanów? No nie. No, już myślałem, nie? Jest na samym końcu wszystkiego. Właśnie, jaka romantika uliczka. Bardzo. Nie? Już nikogo nie ma. Ole mnie, kurde, w brzuchu ściska. Czemu? Nie wiem. Jeśli się chce. Czy się chce jeść? Właśnie nie. Pewnie tak. Właśnie nie. Może pić bardziej, jakąś wodę byśmy kupili, nie? Gdzieś się znaleźli. No, można znaleźć. Dawaj. Tego Meleksa zakipiemy. A to chyba trzeba mieć kluczyki. A na kabel? A masz kabel? No gdzieś tam mam. Nie ma. Mam. To długi. Gdzie ty mnie prowadzisz? Nie wiem. Ciemny zaułek, co? Nie znam tych uliczek w ogóle. Jak ten vlog będzie zaplodowany później niż poniedziałek, to zaprowadziłem mnie tam, gdzie nie powinniśmy iść. No nie wiem, gdzie jesteśmy, wiesz? No. Myślałam, że wiem, ale nie wiem. No, to sobie coś zdało. Ale bez kitu wyglądasz jak sekretarka w tym. No, to przecież. Dzisiaj. No nie? A nie? Widzowie, napiszcie komentarz. Jak taka sekretareczka typowa w korpo, 17 piętro, pierwsze drzwi po lewej. O, aż krzyknął, jak ją zobaczył. Kurde, no ślepy zaułek, nie? I co? Ślepy, idziemy dalej. Ale... Moi drodzy, ślepa uliczka. Także musimy zakończyć tego vloga, bo to jest najbardziej odpowiednie miejsce do tego. Prawda? Nie. No, dziękuję, że mi dzisiaj pokazałaś Marbella. A, proszę bardzo. Szufla. No, także kończymy i tyle. Jesteśmy zmęczeni. Czasem tak jest, nie? To już by w ogóle znak, że trzeba zakończyć. Tak. Bo zaraz mój upadnie. Także co, moi drodzy, subskrybujcie, prawda? Followujcie. Lajkujcie i komentujcie. Tak. I zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Widzimy się jutro. Płacajcie, donajcie. Jak ja nie dałem nawet tamtemu typowi euraka. Czego nie dać? Jakbyś miał donaty, to byś wpłacał. A oni się mają wpłacać. Pewnie, tak. Dobra, jak płacicie, kurde, donaty, to idę do tego typu. Nie, no nie pójdę. Nie, to już. Pójdziemy na naleśniki. Pójdziemy na naleśniki. Nie, też nie pójdziemy. Przecież po tym vlogu już jest koniec. A. Już Hiszpania się kończy. Nie kończy, Hiszpania się nie kończy. Kończy! Wszyscy ludzie są. Wiochę robię? Trochę tak. Dobra, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dzięki za obejrzenie. Pozdro. Piąteczka.